Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz, Polski Kurs Blendera. W części poświęconej kursowi dotyczącej Blender Game Engine chciałem opowiedzieć teraz o sensorze delay, który służy tak naprawdę do odraczania pewnej akcji w czasie. No i teraz zobaczmy, jak to działa. Przełączam się teraz w Blenderze do Blender Game, włączam sobie widok sceny skonfigurowany pod Game Logic i do tej sceny dodam sobie prosty obiekt, na przykład plane. Ten plane ustawię sobie po lewej stronie. Jeżeli teraz wcisnę play, to widzę go jako wyraźnie biały kwadrat. Teraz w moim Game Logic editorze nacisnę N, aby pozbyć się widoku Properties i dodam sensor, o którym dzisiaj będziemy mówili. Ten sensor nazywa się delay, czyli zwłoka, opóźnienie, coś w taki deseń. Widzimy, że ten sensor ma budowę bardzo prostą, ponieważ w większości składa się z tych samych kontrolek, które omawialiśmy w przypadku sensora Always i one działają dokładnie tak samo. Więc nie muszę już tego powtarzać, odsyłam Was do tamtego poradnika. Natomiast mamy tutaj trzy nowe elementy: delay, duration i repeat. To są opcje, które pozwalają nam skonfigurować ten nasz sensor w troszeczkę inny sposób. A więc zobaczmy może, jak to działa. W tym razem chciałbym pokazać działanie tego sensora na przykładzie ruchu tej kostki, a więc dodam szybko jeszcze, być może wyprzedzając materiał, tak zwany aktuator motion. Motion składa się w prostej konfiguracji z takich kontrolek, które określają położenia na X, Y i Z oraz rotację na X, Y i Z. I w tym przypadku zmienię położenie na X o 1/10 jednostki blendera. I teraz, jeżeli taki motion aktuator będzie połączony z sensorem, to między te dwa obiekty doda się automatycznie kontroler, domyślnie w trybie End. I to będzie akurat już teraz mogło działać. Teraz, jeżeli uruchomię sobie tego typu konfigurację, naciskając P, to widzimy, że ten nasz sensor delay działa dokładnie tak samo jak always. Do tego stopnia dokładnie tak samo, że mogę go tutaj podmienić, używając tego menu zmiany sensora i zobaczyć, jak będzie działał teraz. A więc naciskam P i proszę bardzo, jest dokładnie tak samo. No więc można by się było zastanawiać, dlaczego wprowadzono w ogóle takie coś jak delay. I tutaj chodzi o to, że sensora always nie mogę uruchomić cyklicznie. Musiałbym wprowadzić dodatkowe parametry do tej kostki, na przykład jakiś parametr typu licznik i gdyby ten licznik sięgał pewnej wartości, wtedy mógłbym na przykład zatrzymać ruch, później go znowu wznowić, gdyby jakiś inny licznik w tym czasie narastał i tak dalej. Natomiast byłoby to dosyć skomplikowane, wymagałoby dodawania kolejnych klocków. W tym przypadku jednak, kiedy wybiorę sobie delay, to mogę załatwić to wszystko takim jednym sensorem. I teraz zobaczcie, jeżeli ustawię sobie tutaj na przykład sekundę czasu, czyli sekundę jako taką, to w tym momencie mogę zażyczyć sobie, aby ten sensor wystartował dokładnie po sekundzie. Liczba 60 oznacza, że to będzie 60 tików. Zresztą w dymku tutaj jest napisane, że to jest domyślnie 60 na sekundę kroków. No i te kroki, jak ustawię, to po tylu krokach ten sensor będzie działał. A więc naciskam teraz P i czekamy dokładnie 1 sekundę, aż kostka ruszy. No i ruszyła. Sekunda to jest dosyć krótki okres czasu, także myślę, że każdy wytrzymał. Teraz, jeżeli ustawię sobie na przykład 120, to oczywiście to oczekiwanie będzie dwa razy dłuższe. P i wystartowała, to trwało 2 sekundy. Mogę także ustawić znacznie mniej, na przykład 10 i to będzie wtedy 1/6 sekundy, 10 takich tików, cykli, można je nazwać w ten sposób i od razu ten start nastąpi tutaj znacznie szybciej. I teraz następny parametr to jest duration. To jest tak jakby czas trwania całego tego sygnału, który już zaczął się generować. Jeżeli mam tutaj na przykład 0, element duration określa, w jakim czasie będzie trwał efekt działania tego sensora. Czyli delay wystartuje po czasie 0, czyli natychmiast z uruchomieniem gry i będzie trwał w sposób nieograniczony. Czyli w tym momencie nie zatrzyma się. Natomiast jeżeli ja ustawię tutaj sobie te duration na przykład na 60, to po jednej sekundzie działanie tego sensora wygaśnie. Automatycznie się zatrzyma wtedy nasza kostka. Uwaga, uruchomiłem i teraz już się zatrzymała. Jeżeli dam krótszy czas, na przykład 20, to będziemy czekali przez 1/3 sekundy, uruchamiam i stoi. Więc w tym momencie możemy określić, odkąd, czy też jak długo ma czekać nasz element, na przykład sekundę, i później ruch ma trwać przez pół sekundy, czyli przez 30 cykli. I teraz kostka wykona dokładnie to samo. Proszę bardzo, czeka, uruchomiła się i przez pół sekundy poruszała się takim ruchem jednostajnym. I teraz mamy jeszcze jeden element, taki jak ten checkbox repeat, który określa, że ta akcja generowana przez sensor ma się cyklicznie powtarzać. Jeżeli teraz wezmę sobie repeat, to w tym momencie pierwsze uruchomienie tego sensora odczeka 60 cykli, później przez 30 cykli ruch będzie trwał i następnie po 60 cyklach znowuż ten ruch zostanie wznowiony, czyli tak jakby będzie się zapętlał cały ten rodzaj akcji generowanej przez sensor. Uwaga, uruchamiam, obserwujemy, sekundę trwało, pół sekundy się poruszało i teraz wygląda to w ten sposób.
Fajne jest to, że ten obiekt się porusza i nie potrzebujemy do tego generować czy też tworzyć żadnej animacji. To jest po prostu ruch wymuszony przez silnik gry w związku z tymi ustawieniami, które zrobiliśmy. Mogę także zmienić te ustawienia, na przykład dać czekanie na 10 tików, no a powiedzmy sobie czas trwania ruchu na 5. W tym momencie nasz ruch będzie wyglądał tak. Przypomina to troszeczkę takie chodzenie krok po kroczku albo ruch generowany przez jakąś maszynę. Możemy oczywiście ustalić sobie obroty. Jeżeli powiększę trochę tą kostkę, tak by ona była znacząco większa, to mogę teraz ten przesunięcie na X, które tutaj mam, zamienić na przykład na rotację na osi Z. Zmienimy sobie na przykład o jeden stopień w dodatnim kierunku obrotów nasz ruch i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I proszę zobaczyć, teraz kostka chodzi tak jak zegarek. W ten sposób można ustawić sobie wskazówki jakiegoś zegara i stworzyć animację, która będzie pokazywała nawet jakiś tam upływ czasu. Bardzo prosty efekt. Dzięki temu, że delay działa od do i ewentualnie powtarza całą akcję. No dobra, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Trzymajcie się.